No dzień dobry. Gdzie my dziś jesteśmy? Bydgoszczy, co widać, słychać i czuć, ale przy kwiatkach. Na wsi takich nie mamy. A tu w mieście nam ich brakuje. I takie sobie pokazywaliśmy. I jak sadzimy? No i tak one wyglądają teraz po chyba 3 już tygodniach, nie? Albo 4, co? Michalina. No i jak widzicie, tutaj fajna lobelia, begonia królewska, jakaś petunia, tu złoty deszczyk. No i co teraz trzeba z nimi robić? No do podlewania ciągle dodajemy nawóz, płynie i można, jak ktoś ma czas, wszystkie te kwiatki, które przekwitły, urywać. O, to jest kwiatek już przekwitły, zgubił płatki, a ten kwiatuszek będzie dopiero kwitł. O, i możemy sobie tak powolutku urywać. Każdy urwany taki koszyczek po przekwitnięciu to jest oszczędność dla rośliny w produkcji nasion. A nam nasionka niepotrzebne, nam potrzebne są kwiatki, prawda? Tak samo z surfiniami, gdzie tylko widzimy jakiś przekwitły kwiatek gdzieś tu głęboko, o, to go po prostu urywamy. No jeszcze ci powiem, za dużo nie ma tych przekwitłych kwiatków, ale są. O, i tu już się tworzą nasionka, tak? A nam to niepotrzebne, niepotrzebnie to osłabia roślinę i będzie ono nam mniej kwitło. No lobeli to nie ma jak obrywać, bo tu są miliony kwiatów, także raczej nie obrywamy. Ale złoty deszczyk już jak najbardziej można, bo dużo jak się okazuje jest tych przekwitłych i zaraz natychmiast będzie mniej tych co kwitną, bo to co zostało po kwiatku to czerpie jeszcze więcej energii niż ten kwitnący kwiatek. Tu mamy kwiatuszka. Zobaczcie, ile on ma tutaj przekwitłych tych kwiatostanów. I tych kwitnących już jest mało. I przestaje kwitnąć. Ja szybko wszystkie oberwę. Tak. I będziemy mieli znowu za tydzień moc kwiatów. Bo one wyjdą, one czekają na swoją kolej. Ale na razie te, patrz, tu już mamy pączki, tak? Nowe, ale jakby wisiały te przekwitnięte, no to po prostu ta roślinka by nam przestała zupełnie kwitnąć. To nie kwitnie oddolne oznąb bez liści, także nie ma problemu. Michalina, ja tu wyjdę. No tu pokaż naszą fajną begonię. No miliony na tych kwiatków. Tak, ja nie dość, że podlewam wodą z obornikiem granulowanym, to jeszcze dodaję taki nawóz do kwiatków uficie kwitnących. No to jest akurat do surfini. I tak raz na 2 tygodnie co najmniej trzeba do wody dodać, żeby to tak wszystko ładnie, pięknie kwitło. No. Tu też jak znajdziemy takie przekwitłe kwiatki, to je wyrywamy. Na razie jeszcze zbytnio nie widzę. Tu kwiatek bardzo kwitnie długo, także jeszcze ich nie ma. No tutaj mamy z kolei piękne surfinie. I tak samo jak na reszcie kwiatków należałoby się urywać te przekwitłe kwiatostany. No ja wiem, że na pewno nie wszystkie damy radę, ale te co widać można śmiało pousuwać razem z tym koszyczkiem. Tak? O! Jeszcze widać, że nie zarosły nam bardzo długo. Jak urosną nam bardzo długie, co pewnie pokażemy, to można je przycinać. Ale muszę was uprzedzić, surfinia to bardzo żarłoczny kwiatek. I tu z tym nawozem naprawdę trzeba nie uważać. Lepiej dać więcej niż za mało, bo przestanie wam w ogóle kwitnąć. Na razie wygląda to, myślę, że dobrze. Z takich małych sadzonek takie piękne kwiatki powstały. Czyli do każdego podlewania dawać nawóz? Do surfini nawet do każdego. A jak często podlewasz te kwiaty i kiedy? Raz na 2-3 dni
bo one tak są troszeczkę schowane w cieniu. Ziemia jest dorobiona taką, jak widzieliście. O, i ona tak szybko nie wysycha. No, co prawda jeszcze nie było upałów, ale jak będą upały, to ja myślę, że trzeba będzie nawet i rano i wieczorem podlewać, bo ziemia szybko wyparuje, tej wody nie będzie. Ale na razie tak w nocy plus 10, także chociaż w nocy nie paruje, a na dzień to tak raz na 2-3 dni im zupełnie starczy. I podlewasz rano czy wieczorem? Podlewamy, no jak mamy czas, ale przeważnie rano, Michalina. Bo wtedy jest werwa i ochota do podlewania. Tu z kolei są piękne pelargonie. Tak, trzy stojące, jedna wisząca. Doskonale im tu. Mimo, że padały deszcze, ostatnio był wiatr, to tu schowane od tego deszczu. Te kwiaty szybko nie marnieją. Bo może nie widać, one stoją pod zadaszeniem, tak? One stoją pod zadaszeniem i bardzo długo utrzymują się te kwiatostany. Jeżeli by były tam poza daszkiem, no to każdy deszcz, większa rosa, troszeczkę te kwiaty niszczy. Tu mamy też pelargonie bluszczolistne. I tak samo jak przy wszystkich kwiatkach, takie już kwiatostany, które już odrobinę wykazują oznaki, że już przekwitają, urywamy jak najszybciej, żeby dać szansę tym następnym szybko i obficie. I usuwasz sam kwiatostan? Sam kwiatostan, no można i całą łodyżkę, ale najwygodniej się usuwa sam kwiatostan i wtedy na tym kikucie opierają się następne, wiesz? Aha. To tak mocno nie wisi. I ta doniczka jeszcze ładnie, ale tu już muszę wam powiedzieć, że dla niej jest troszeczkę za ciemno. Tych kwiatów, jak widać, jest mało i my sobie tą doniczkę, tą skrzyneczkę wystawimy na słońce, a tu zrobiłem już nową kompozycję, która się sprawdzi w cieniu, bo tam, gdzie byliśmy na początku, tam pięknie kwiatki widną w cieniu i takie same postawimy. No tu już jest zupełnie za ciemno, bo daszek jest to środek daszku akurat i no jak widać, nawet te kwiatki już tu zamierają, zasychają, widzisz, w fazie pąka. Tak, jest dużo, które się nie rozwinęły. Czyli jak pelargonia ma za ciemno, to po prostu takie rzeczy się dzieją. Ale no trudno, wymienimy po prostu. Pokażemy, co zamienimy? Zamienimy, pokażemy. No tu mam taką bardzo fajną kompozycję, milion kwiatów, taka sufinka żółta, doskonale się komponuje z tą begonią królewską. Skrzyneczka jest w cieniu. Oj, takie kwiatki jak widzimy też przy begonii, a tu jeszcze rozwiną się dwa małe, także szkoda tego trzymać, bo on psuje wygląd. Teraz rozwiną się te dwa spod spodu. No, bardzo fajnie mi się udała ta kompozycja, nie? Jak ona tak zakryje już tą skrzyneczkę, to będzie chyba super, nie? Tak. Fajne kolory, fajne dwa kolory. Tu też mamy taką fajną kompozycję. Surfinia, begonia królewska. Tak. No i takie coś, co odstrasza komary podobno. Ale zobaczcie, to pięknie zaczyna się położyć. Tak, ja jeszcze uszczyknę tu wierzchołki tym pędom. Niech one tak nie krążą po ziemi, ale niech będzie ta roślina bardziej rozkrzywiona, żeby było widać te piękne, ozdobne liście. Tu z begonii zupełnie wyrwę, nie ma się czego bać. O, niech to się pięknie po prostu rozkrzewia. Ta surfinia sobie poradzi, a begonie pójdzie po niej troszeczkę do góry. No pięknie, na pierwszy miesiąc też ziemia umiarkowanie stale wilgotna, żeby to nie przesychało, bo później trzeba czekać 2-3 tygodnie na efekty, zanim dojdzie do siebie. Mhm. O, i teraz tak jak obiecałem, zrobimy sobie małą zamianę. To pójdzie na słońce. A tu nowa kompozycja zastąpi. Mamy tą milion kwiatków, mamy lobelię i mamy złoty deszczyk,
któremu wystarczy tylko regularnie obrywać te przekwitłe kwiatostany i tu będzie milion kwiatów. Wszystkie kwiatki bardzo gęsto kwitną, także nawet jak odrobinę w cieniu będę miał połowę tych kwiatów, to i tak będzie ich bardzo dużo. Prawda? Mhm. Tak, tak ją przechytrzymy. Tu mamy taki nowy nabytek. Nie pokazywaliśmy go na filmie. Też taka surfinia, ale zobaczcie, jakie fajne, ma pełne kwiatki. Malutkie, ale jak bardzo dużo. Fajne, nie? Fajne. Także wszystkie kwiatki są fajne, tylko pamiętamy o regularnym podlewaniu, regularnym nawożeniu i w połowie sezonu można do wody dodać także odrobinę wapna, żeby ziemię odkwasić, odsolić, bo przy takim wysokim nawożeniu, przy tak intensywnym podlewaniu ziemia się wypłucze i zasoli. Także do zobaczenia.